A dzisiaj, kochani, monumentalna opowieść o wielkiej przyjaźni, o wielkiej traumie i o tej wielkiej historii, która osacza człowieka i nie wypuszcza ze swoich szponów. Piękna, choć bolesna lektura, która osadza się jak drzazga w sercu czytelnika. Posłuchajcie zresztą. Hej, hej, moi drodzy, w ten kwietniowy, wiosenny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Jeżeli do Itaki wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, pełna przygód i nauk. Lestrygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona nie musisz się obawiać. Jeżeli będziesz myślą szybował wysoko, a umysł Twój i ciało będą ciągle zdolne do wzruszeń nieprzeciętnych, nikt z nich Ci nie zagrozi. Jeśli nie masz ich w sobie i sam ich nie wskrzesisz, lestrygonów, cyklopów, gniewnego Posejdona nie spotkasz na swojej drodze. Tym wierszem Konstantinosa Cavafisa rozpoczyna się monumentalna powieść hiszpańskiej pisarki Juli Navarro, czyli Moje miejsce na ziemi. Wielkobukowy patronat, który recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Albatros. To powieść przejmująca, jedna z tych, które ciasno oplatają czytelnika. Drążą boleśnie, zachwycają, chociaż często przez łzy. To historia wielkiego poszukiwania i historia powrotów do domu. Jeden wieczór, jedno tragiczne zdarzenie. Jedno wydarzenie i decyzje, którego skutki będą ciągnąć się przez kolejne lata. Catalina, Fernando i Eulogio. Troje przyjaciół, którzy wchodzą w dorosłość w tym najgorszym możliwym momencie historii. Mamy tu II wojnę światową, skutki wojny domowej w Hiszpanii i rodziny, które żyją z podejmowanymi przez siebie wyborami. Konsekwencje owych wyborów naznaczą całą tę trójkę. Nie będą mieli innej szansy, będą decydować się na ucieczkę. Kolejne lata, kolejne wybory i poszukiwanie tego swojego miejsca na ziemi. Moje miejsce na ziemi to opowieść o tej długiej drodze do domu. Bohaterowie, niczym ci mityczni Odyseusze, wyruszyli w drogę, porwani przez odmęty historii. Tej wielkiej historii, historii europejskiej, historii światowej, ale również przez te małe historie, ich własne, rodzinne. Pomniejsze opowieści, które stały się ich własną obsesją. Latami oni tułali się, szukali poszukiwania na te dręczące ich pytania. Poddawali się nurtom dziejów, by na koniec zauważyć, że być może ich podróż wcale nie przyniosła im ukojenia. Zaślepieni, pogubieni, oni jedynie pragnęli odnaleźć szczęście. Odnaleźć przystań, odnaleźć przestrzeń, która będzie własna, będzie bezpieczna od odpowiedzialności, bezpieczna od przeszłości. Ta odpowiedzialność jednak, ta przeszłość jest ich największym życiowym bagażem. Podobnie jak trauma. Trauma, która rozpoczyna tę powieść, a która otacza ich wspólnym kokonem. Oni popełniali błędy. Wpadali w kolejne zaułki pomyłek i mylnych wrażeń. A ich Itaka cały czas odsuwała się dalej na horyzoncie. Ucieczka, ciągły ruch stały się takim sensem ich życia. Stały się życiem samym w sobie, częścią ich poharatanej, pogmatwanej duszy. Julia Navarro prowadzi niezwykle emocjonalną narrację. Mamy tutaj cały kalejdoskop dramatycznych zwrotów akcji, pełen kalejdoskop wstrząsających wydarzeń. Kolejne wybory naszych bohaterów, jak i idące za owymi wyborami konsekwencje, zdają się być naznaczone prawdziwą rozpaczą. To sposób emocji absolutnie rozpaczliwy, pełen takich ostateczności. Bohaterowie mojego miejsca na ziemi, oni są rzuceni na wiatr, oni są osaczeni wyborami, które podjęły ich rodziny, ich najbliżsi. Oni są w ogóle spowici koszmarem tych wojennych przeżyć. Mówimy tutaj o wojnie domowej w Hiszpanii, potem o II wojnie światowej. Oni na nic, jak się okazuje, nie mieli tutaj wpływu. Ta beztroska młodość urwała się dla nich absolutnie znienacka. Sen tutaj prysł jak bańka mydlana, a przyszłość przyniosła jedynie łzy, krew. Rozpacz. Warto zauważyć, że każdy z nich ucieka z innego powodu i każdy z nich tak naprawdę jest samo z własnymi decyzjami. I przyznam Wam, że trudno jest je często zrozumieć. Czytelnik zostaje z własnymi przemyśleniami całkiem sam. Zadajemy bowiem pytanie, na które wcale nie otrzymujemy odpowiedzi. A mimo to, słuchajcie, czujemy do tej trójki sympatię. Rozumiemy to, że przecież można robić plany, można mieć nadzieję, a przewrotny los i tak zrobi swoje, i tak rzuci kłody pod nogi, jeśli będzie trzeba.
burzliwa historia Hiszpanii, wojenna zawierucha II wojny światowej i troje młodych ludzi, których losy Julia Navarro rozpościera przed naszymi oczami z rozmysłem. Moje miejsce na ziemi to jest powieść monumentalna, to jest powieść niespieszna, to jest opowieść dopracowana w każdym szczególe. Jedna z tych, które raczej się smakuje, nie pożera. Poruszająca też w swojej bezlitosnej sile. No i przejmująco prawdziwa. Autorka pokazuje tutaj, że chociaż wchodzimy w dorosłość, mając przed swoimi oczami setki, tysiące drzwi do wyboru, to z biegiem lat one wszystkie niemal zamykają się przed naszymi oczami. Tutaj nie ma drugich szans, nie ma też powrotów. Są tylko konsekwencje naszych decyzji, naszych wyborów, z którymi trzeba żyć, czy tego chcemy, czy nie. A i taka, zapytacie? No a i taka, chociaż będzie może majaczyć jakoś przed naszymi oczami, pozostanie nieuchwytna, o ile nie będziemy gotowi pogodzić się z własną przeszłością. Mocna, przejmująca literatura piękna. To monumentalne dzieło Moje miejsce na ziemi Julii Navarro będzie do wygrania dla Was od wydawnictwa Albatros, a moje pytanie natomiast brzmi, co najbardziej kojarzy Wam się z Hiszpanią? Co albo kto oczywiście i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem, pojawią się też we specjalnym poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Warto również pamiętać, że możecie wziąć udział w konkursie odpowiadając pod wpisem na blogu i tamte odpowiedzi również są brane jak najbardziej pod uwagę. Myślę, że śledząc Wielkiego Booka już od dłuższego czasu, przekonaliście się, że jestem miłośniczką minimalizmu, jeżeli chodzi o emocje. Lubię taki brak egzaltacji, brak wzburzenia, tak to nazwijmy, minimalizm właśnie. U Julii Navarro tego minimalizmu raczej brak, to jest gorąca krew i równie gorące emocje jej bohaterów. To są uczucia jak najbardziej rozpaczliwe, doprowadzone do granic wytrzymałości. Julia Navarro robi to jednak z wyczuciem, robi to umiejętnie. Taki jest właśnie jej styl, pełen emocji i tym samym jej monumentalna powieść historyczna nabiera jeszcze większego znaczenia dla samego czytelnika. Zżywamy się z naszymi postaciami, kibicujemy im, chociaż często nie rozumiemy wcale ich wyborów, nie rozumiemy ich decyzji. Kochani, o moim miejscu na ziemi możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Booka, do czego Was serdecznie zachęcam, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli macie ochotę pogapić się na piękne nowe książki, zaglądajcie tutaj. Ulubieńcy miesiąca, odkrycie miesiąca, book haul na dokładkę, nowość. Jeśli natomiast jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura piękna, literatura gatunkowa. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!